Dzień dobry, witam serdecznie na forexjestrader.com Dzisiaj jest 18 czerwca, jest godzina 10:45, także jest prawie dwie godziny po otwarciu giełd w Europie. Patrzymy teraz na wykaz danych finansowych. Nie ma tutaj jakichś ba, jakich bardzo znaczących informacji, które wychodzą o konkretnej godzinie, natomiast jest yy, zgromadzenie. G20, także e, mogą pojawiać się jakieś wypowiedzi, które wstrząsają rynkiem, zmieniają rynek. Zawsze przy takich spotkaniach jest tego typu ryzyko, że nie ma żadnych istotnych danych w tabeli, ale któryś z premierów, prezydentów, ministrów powie coś ważnego w Unii czy, czy przedstawiciele Banku Centralnego i może to e, wpłynąć e, na nasze rynki czy na Stany Zjednoczone. Wszystko jest aktualnie połączone ze sobą także ma to bardzo duże znaczenie. Patrzymy teraz na SP 500 tak? i potencjalne ruchy, które tutaj wcześniej zaznaczałem na wykresie. Otóż mieliśmy ruch do góry, cofnięcie się, realizację zysku z tego ruchu i mocniejszy, trochę mocniejszy ruch do góry. Tego typu ruchy świadczą o tym, że prawdopodobnie przecena, która miała miejsce, kończy się, czy dobiega końcowi i mamy ponownie kupujących, przewagę kupujących na rynku, czyli kolejne wzrosty. Także jest pytanie, czy jesteśmy w typowym rynku wzrostowym, znowu, no może niekoniecznie bardzo silnym wzrostowym, ale tak, tutaj trend z definicji zmienia się właśnie na wzrostowy. Najfajniejsza sytuacja byłaby taka, gdyby był tutaj test, to znaczy ruch w dół, tak jak wcześniej zaznaczałem, który znowu odbije się od wsparcie oporu i ruszy agresywnie do góry. To może mieć miejsce teraz, to może mieć miejsce później. Tego typu test od góry jest interesującym zagraniem i z reguły upewnia nas, że na takim instrumencie prowzrostowym, jakim jest SP500, czyli indeks akcyjny Stanów Zjednoczonych, ten ruch testowy może nas doprowadzić do kolejnych wzrostów. Inaczej jest na walutach, które są innymi instrumentami, niekoniecznie tak bardzo prowzrostowymi, jak ten. Także na walutach odbywa się to troszeczkę inaczej. Teraz patrząc na waluty. Widzimy, proszę zwrócić uwagę, że tutaj wykresy są dosyć skorelowane, to znaczy mamy wzrost, cofnięcie, wzrost, tutaj też jest wzrost, cofnięcie, wzrost, trochę inaczej w świecach rozłożone jest to, tu jest więcej tych świec, także nie jest to ten sam wykres, ten sam okres czasu, ale widzimy tutaj pewną zależność, że jak S&P 500 rośnie, to euro, dolar również, czyli waluty bardziej w prowzrostowym trendzie, tak, tu są sygnały, także pytanie, czy waluty, wzrost na walutach napędza indeksy i akcje, czy też na odwrót, tak, mi się wydaje, że w jedną i drugą stronę to działa, natomiast SP500, dlatego zaczęliśmy dzisiaj od tego wykresu, ponieważ jest takim rozdającym karty tutaj wykresem, który może mieć bardzo duży wpływ na pozostałe instrumenty, w tym waluty. Także na walutach widzimy, że wyprzedaż tak jakby chwilowo przynajmniej zakończyła się. Mamy tutaj trend wzrostowy aktualnie, także w tym momencie nie opłaca się wchodzić w pozycje krótkie. Zaraz spojrzymy na wykresie M30, jak to wygląda. A z perspektywy D1 mamy ruchy bardziej prowzrostowe. Aktualnie jest jakiś oddech, tak, co jest bardzo widoczne na M30. Ten spadek tutaj na jednym i drugim wykresie. Z prawej strony mamy fund, dolar, daily. Z lewej strony euro, dolar, daily. Yy, I... Prawdopodobieństwo ruchu do góry jest z pewnością większa, aczkolwiek jest, występuje tutaj również ryzyko fali ABC, szczególnie na funcie. Mamy pierwszy impuls, cofnięcie, drugi impuls. Czasami jest tak, że na wykresach mamy potężny spadek, czy potężny wzrost, i jest fala przeciwna, składająca się z dwóch impulsów, potem powracamy do wielkiego spadku. Natomiast nie jest to coś, czym pasjonujemy się na tyle, że patrzymy na wykres w ten sposób, że tak, tutaj mamy dwa impulsy, fala ABC korekcyjna to na pewno dążymy do spadków? Nie. Prawdopodobieństwo dalej większe jest, że mimo fali ABC będziemy mieli kolejne wzrosty, ponieważ taki tutaj kształtuje się trend. Natomiast jeżeli wykres zacząłby agresywnie spadać w dół, to wtedy trzeba pamiętać o tym ryzyku, że istnieje taka możliwość, że zrobiliśmy dwuczłonowy, dużą po prostu korektę, odreagowanie po tym dużym ruchu w dół, jest duży ruch do góry z dwóch impulsów składających się, natomiast no, w tym momencie widać, że nie jest to bardzo, bardzo silny rynek wzrostowy, tak? także mamy trend z definicji wzrostowy, ale nie jest to wyjątkowo wzrostowy, silny trend. Teraz spójrzmy na wykresy M30, co się tutaj dzieje, chwilowe spowolnienie trendu i typowy pattern, który pokazuje chwilową przecenę, tak? natomiast możemy powrócić potem do mocniejszych wzrostów, tak samo tutaj, może to się również zakończyć jakimś chwilowym większym czy mniejszym spadkiem, który później dalej będzie rósł albo dalej dojdzie do kolejnych spadków, także zobaczymy. Aktualnie prawdopodobieństwo no, większe jest, że to jest tylko po prostu chwilowa przecena, chwilowa korekta, ponieważ na większym wykresie trendy mamy bardziej Prowzrostowe czy typowe z definicji wzrostowe trendy. Natomiast fajnie też spojrzeć na waluty polskie. tak? Z lewej strony mamy dolar do złotówki, z prawej strony mamy euro do złotówki. W jednym i drugim przypadku proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj jakiś wsparcie opór na dolar złotówce, bardzo silnie na wykresie D1 widoczny, został przebity, teraz cofnął się i tutaj tak samo na. Eurozłotówce, także wygląda na to jakby trend się odwrócił na spadkowy, teraz akurat się cofnął także zobaczymy co się wydarzy, te wykresy czemu je pokazuję one są tak jakby w 100% zależne od sytuacji europejskiej, światowej, także tutaj złotówka oparta o różne waluty, ona chodzi jak chorągiewka w lewo, prawo, zależnie od tego co się dzieje tutaj na wykresach, tak, czyli wykres agresywnie przykładowo euro dolara rośnie tutaj on spada, tak? Chwilowo wykres spada euro-dolara, nasza złotówka, wykres tutaj rośnie, czyli złotówka traci na wartości dolar, umacnia się, tak? I tak w kółko, także wszystko jest dosyć mocno zależne od wykresu euro-dolara, głównych walut. Natomiast sytuacja na złotówce jest o tyle interesująca, że z samej technicznej perspektywy dokonaliśmy przełamania wsparcia. Jeżeli mocno tutaj nie będzie kursu ciekał do góry, tak jak teraz zaczął to robić, to spowolni i wróci tutaj do tego areału, do tego obszaru i znowu mocno może tąpnąć. Będzie to oznaczało, że ten wykres będzie spadał w dół, czyli złotówka będzie się ponownie umacniała. Co jest dobre oczywiście dla naszej waluty i dla tych, którzy mają kredyty zaciągnięte we frankach, euro, w innych walutach. Natomiast to, o czym mówię, będzie zależne od sytuacji na eurodolarze, tak? to znaczy prawdopodobnie jeżeli eurodolar będzie się tutaj umacniał, to nasza złotówka będzie mogła się też umocnić i w stosunku do dolara i do euro, czyli że te wykresy będą spadały. Także mamy jakąś zależność. Jest to interesujące do badania po prostu jak te wykresy współgrają ze sobą, oprócz tego, że mają swoją własną jakąś techniczną mądrość i fundamentalną również, to są również zależne od siebie. Także wydaje mi się, że to było na tyle na ten moment. Również chciałbym jeszcze wspomnieć na koniec, że z takich mniej istotnych kwestii, złoto tutaj wykazuje na wykresie D1 na dziennym jakąś sposobność, być może do długich pozycji. To wszystko odbywa się w tym dużym trendzie konsolidacyjnym, czyli albo spadamy w dół, albo znowu maszerujemy do góry, tutaj mamy sytuację mocnego skoku, czyli jacyś kupujący się znaleźli, kilka świec zielonych, teraz będą pewnie, prawdopodobnie wybijali się z tych wsparcioporów do góry, może być to interesujący moment dla jakichś średnio terminowych graczy, ale nie jest to jeden na pewno z najlepszych jakościowo momentów, takich jak był Tutaj chociażby tak, tutaj ta jakaś, jakość ruchu jest zdecydowanie słabsza, ponieważ tutaj dłużej sprzedawcy próbowali ten rynek zepchnąć w dół, było mniej kupujących, dopiero po jakimś czasie oni od, odskoczyli do góry. Także dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na szkolenia e, wideo, jak również szkolenia online na żywo, które cały czas się odbywają w międzyczasie. E, także dziękuję serdecznie, zapraszam i pozdrawiam.